Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będziemy robić oklejanie kolumny, zmienianie brązowej w czarno-białą. Chciałam Wam pokazać fajny sposób na to, żeby szybko zmienić jakiś mebel, tak żeby nam pasował do ogólnego wystroju naszego pokoju. Jak się do tego zająć? Zamówiłam sobie z internetu, ponieważ jest to taniej, korzystnie cenowo. Folię karbowaną, patrzcie, ja wybrałam kolor czarny, biały. W karbonie są różne rodzaje, są gładkie, różne odcienie, z połyskiem, perła. Wybieracie, co Wam będzie pasowało. Każda folia w tyle ma tak fajnie zaznaczone, żeby nam było łatwo prosto odciąć takie kwadraciki. Także naprawdę wystarczy nam tylko folia arkusza. Jeżeli ja tutaj mam kolumnę 80 cm na 30, zamówiłam 3 arkusze czarne. One są takiej wielkości, zobaczcie, 1,52 na około 50 cm. Arkusz biały, który będzie szedł naprzód naszej kolumny. I co nam będzie potrzebne? Ręcznik papierowy, żeby odtuścić kolumnę. Odtuszczamy jakimś alkoholem, albo są takie różne odtłuszczacze, można kupić w sklepie. Nożyczki, mniejsze do wycinania takich szczegółów, akurat u mnie, ponieważ to będzie kolumna, będziemy wycinać kółeczka na głośnik, większe do cięcia prostej linii. Tutaj mam przyrządy, które mi pomogą zdemontować, ponieważ żeby to ładnie później wyglądało, demontujemy te wszystkie plastikowe elementy, które się będzie dało. Tu już sobie wyciągnęłam, takie są zaślepki gumowe, żeby to później ładnie, prościej to po prostu wychodzi i ładniej, ponieważ ta zaślepka nam później tutaj brzegi ładnie zamaskuje, gdy już skończymy oklejanie. Co dalej? Nożyk, ołówek, żeby sobie namalować oczywiście dany wzór do wycięcia, linijka albo długi metr, ściereczka albo rakla, taka specjalna plastikowa. Ja mam taką malutką do mojego, do mojej kolumny to wystarczy. Taka rakla to koszt około 2 zł. Suszarka. Dlaczego suszarka? Jeżeli mamy takie różne zagięcia czy coś, można bardzo łatwo sobie pomóc właśnie delikatnie ocieplając folię, ona się wtedy robi bardziej elastyczna. Przystępuję do wymierzenia sobie, tak, ściągnięcia pierw tych plastikowych elementów, później sobie wymierzymy dokładnie naszą folię tutaj, żeby pasowało i będziemy kleić. Oklejałam już tą pierwszą, zajęło mi to około 2 godzin, jeżeli macie większe gabarytowo rzeczy do oklejenia, musicie mniej więcej sobie przeznaczyć właśnie taki czas, około 2 do 3 godzin. Jeżeli robicie to pierwszy raz, myślę, że druga kolumna pójdzie mi szybciej. Zobaczymy. Po zdemontowaniu wszystkich elementów z głośnika, tych, które nam tutaj przeszkadzały, nie wszystkie się da wyciągnąć, jak widzicie, wystarczy nam tylko, żeby właśnie to miejsce tutaj było dostępne, żebyśmy mogli naciąć. Te wszystkie elementy, ten tylko nie chce zejść, ale już to opracowałam. Nakleiłam sobie później to kółeczko. Uzupełniło to moim zdaniem tutaj całość, zobaczcie. Także teraz przystępujemy do odtłuszczania. Pamiętajcie, żeby dokładnie odtłuścić wszystko, żeby nam później okleina się nie odklejała. Pamiętajcie tutaj o tych każdych zagięciach. Więc biorę sobie teraz mojego psikacza. Nanosimy odtłuszczacz. I wycieramy do sucha. Gdy już przygotujemy kolumnę, weźmiemy się za mierzenie odpowiednich elementów i będziemy naklejać. Samo przygotowanie kolumny do tego, żeby była gotowa do oklejenia, zajęło mi około 20 minut. Ściągnięcie elementów. Pamiętajcie, żeby się nie śpieszyć, żeby nam jakiś element nie pękł, bo to wystarczy chwila nieuwagi.
plus dokładne odtłuszczenie całości. Ja nie matowiłam tutaj tej powierzchni, ona jest gładka. Sprawdziłam to na tamtej zrobionej kolumnie. Wszystko się trzyma bardzo ładnie, więc tutaj nie ścierałam tej nawierzchni. Ona jest taka bardziej matowa. Można też ją przetrzeć papierem ściernym, jeżeli są jakieś nierówności. Uważacie, że na przykład jest jakiś uszczerbek. Moje są takie, o widzicie, delikatne. Myślę, że one nie wpłyną na jakość oklejania, ale jeżeli macie na przykład jakiś uszczerbany róg, musicie go uzupełnić, nie wiem, na przykład klejem na gorąco i później przetrzeć do gładkiej powierzchni. Tak, ponieważ jeżeli zostawicie uszczerbany róg, okleina to wszystko, później będzie zagięcie i pod światło będzie to widoczne. Dlatego jeżeli macie jakieś uszczerbania bardziej, musicie się postarać je zniwelować w jakiś sposób. Dobrze, teraz odmierzamy odpowiedni wymiar naszej okleiny. U mnie jest kolumna 84 cm. Musimy pamiętać o tym, że będziemy zaginać naszą okleinę. Czyli nie kleimy 84, a 85. Dlaczego nie więcej i dlaczego nie mniej? Ponieważ tutaj od góry później ona się nam będzie musiała ładnie schodzić. Tu mam jeszcze takie, o widzicie, te kanty, one nie są proste, tylko do półkola. I tutaj też będę musiała po prostu nacinać to na bieżąco, gdy będziemy ją oklejać. Ona tutaj właśnie nie jest pod kątem prostym. Jeżeli będziecie coś oklejać, jakieś meble na przykład, to one są bardziej kanciaste i będzie prościej. Tutaj będziemy musieli naciąć to tak jakby na oko. Więc odmierzamy. I teraz tak, tutaj też muszę odmierzyć więcej. Więc jeżeli moja szerokość to jest 25, tu żeby mi się naszło w tyle, zrobimy sobie, a może nawet śmiało 30 cm. Wtedy nam się tutaj ładnie te wszystkie rogi zakleją i nam się to nie będzie odklejać. Tutaj tył też jest odtłuszczony. Wszystkie krawędzie muszą być dokładnie odtłuszczone, żeby nam później się nie odklejała okleina.